Cześć, witajcie w studiu Kultura. Już za kilka dni upragniona przez wszystkich majówka i w związku z tym dzisiaj porozmawiamy sobie o wydarzeniu, które mniej więcej w tym czasie będzie mogło wypełnić dni wszystkich szczycińskich melomanów. Słuchacie nas na 97,5 w Super FM oraz możecie słuchać i oglądać na profilach facebookowych Radia SuperfM i w szczecinie.pl. A są dzisiaj z nami Emilia goch Salvador, dyrektor Baltic Neopolis Orchestra. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Katarzyna Lament, dyrektor Biura Koncertowego z kolei Baltic Neopolis Orchestra. Dzień dobry, cześć. I jeżeli chodzi o wydarzenie, o którym wspomniałem na początku, to jest oczywiście festiwal Szczecin Classic, który zacznie się 27 kwietnia i potrwa do 3 maja, czyli tak jak słusznie zauważyliście, zauważyłyście, pokryje się w, pewne, w pewnym sensie z majówką. Jest to któraś z kolei edycja tego festiwalu, który wraca do nas kolejnego roku i pytanie od razu na sam początek, z czym festiwal wraca w 2024? Jakie atrakcje... Przewidziałyście z tej okazji. Ogrom, ogrom. To będzie szósta edycja, w tym roku pod hasłem Szósty Zmysł. Bardzo to jest świadomy wybór, że każda z nich właśnie jakoś definiuje się konkretnie. Tutaj będziemy się starali podczas koncertów i podczas licznych wydarzeń dodatkowych, towarzyszących, właśnie o ten mózg umysł-zmysł zadbać w bardzo różny sposób. Stąd i oferta koncertowa, i oferta wydarzeń dla dzieci, i oferta związana z. Ćwiczeniami gimnastycznymi, jak zwykle w tym roku, Joga dla Zmysłów, czyli bardzo, bardzo różnorodne wydarzenia. A obok tego wspaniali artyści, cudowny repertuar, kurs muzyczny, no i na przykład skrzypce Stradivariusza po raz kolejny. Jest bardzo, 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 bardzo bogato. Zaczynacie 27, 27 kwietnia koncertem Percepcja w studiu S1 w Radiu Szczecin. I tutaj ponownie, jeżeli dobrze pamiętam, otworzy to. Rezydent, czyli w tym wypadku jest to Trio Legend. Tak, to jest laureat konkursu, który już corocznie się odbywa od 6 lat na rezydencję zespołu kameralnego. I w ramach tego konkursu zgłaszają się przeróżne zespoły kameralne z Polski, ale już nie tylko z Polski, również z Europy. I jury wybiera laureata w tym roku jest to Trio Legend. Które jest już, że tak się wyrażę, na rynku muzycznym od kilku lat, stworzone przez artystów. Czyli już zdążyli wyrobić sobie legendę. Zdążyli sobie zdecydowanie wyrobić legendę. I ten zespół tworzą artyści z Krakowa i z Katowic. I oni właśnie z tym swoim autorskim projektem, ze swoim pomysłem, bo to oni całkowicie decydują, wybierają program tego pierwszego koncertu, przyjadą, zagrają, a koncert ten również będzie transmitowany przez program drugiego polskiego radia. Także cieszymy się bardzo również z tego patronatu i z tej możliwości, żeby ten młody zespół będzie miał jeszcze potem tak wspaniałą pamiątkę. Bo to jest dosyć prestiżowa sprawa, jednak, transmisja. Tak, wydaje mi się, że jest to w tym naszym środowisku muzyków klasycznych najbardziej prestiżowa rozgłośnia radiowa i najważniejsza de facto, i niemalże jedyna, która zajmuje się naszym obszarem muzyki. Także zdecydowanie jest to dla nas ogromna wartość dodana. Mam nadzieję, że tutaj właściciele Radia Super FM nie będą mieli nam za złe reklamowania akurat dwójki. Ale to tylko w tym aspekcie muzyki klasycznej. Zgadza się. No tutaj akurat Radia Super FM w tym momencie muzyki klasycznej za bardzo nie gra, więc musimy tutaj zrobić małą, małą odskocznię do, do, do konkurencji. Ja bym wrócił jeszcze na chwilę do tego motywu przewodniego, czyli do szóstego zmysłu. Dlaczego właśnie akurat zmysły, dlaczego odczuwanie? Jest tym hasłem przewodnim. No, wydaje mi się, że już obcowanie ze sztuką porusza, przeróżne nasze zmysły. A ten szósty zmysł to też tutaj pośrednio, bezpośrednio związany jest z tym, co jest jakby trochę nie wiem, intuicyjne, nieodgadnione, takie coś ponad te nasze zmysły. i Stąd ten cały pomysł y, instrumentów Stradivariusa, bo to jest, to jest właśnie powiedziałabym ta pula zjawisk, y, że czujemy różnymi zmysłami tą różnicę, że to nie wiem, podoba nam się mniej, to nam się podoba bardziej, czasami trudno to zdefiniować. To samo w odniesieniu do programów muzycznych, że w zasadzie te nasze całe gusta muzyczne, to jest wszystko jakby no gdzieś, no, te zmysły o tym decydują, także trochę tym zmysłem podyktowana jest tegoroczna edycja i też wydarzenia towarzyszące, które za chwilę na pewno opowiem, ale to chcieliśmy jakby wyeksponować. Tak, i również mam wrażenie, że mocność to się odnosi, ten szósty zmysł, właśnie poszukiwanie tych granic możliwości, gdzie, gdzie to też dokładnie chodzi, tak naprawdę w definicji szóstego zmysłu, o poszukiwanie jakiejś siły, która w człowieku jest, która jest, tak jak Emila powiedziała, gdzieś tam ukryta, nieodgadniona, bardzo pięknie nawiązuje do tej idei festiwalu, która dotyczy rozwoju publiczności takiej, która też będzie mogła się natknąć niejako na tą muzykę, która ją gdzieś zaatakuje, mówiąc być może trochę kolokwialnie Gdzieś tam w przestrzeni miejskiej, i dzięki temu otworzyć na nią. A z drugiej strony mam tutaj na myśli również kursantów, którzy mhm. się bardzo rozwiną dzięki temu, że w Szczecin Classic Akademii, w kursie towarzyszącym muzycznym festiwalowi wezmą. Udział. To może, jak już się pojawił tutaj wątek kursu, to przybliżcie trochę więcej informacji na temat, na temat tej kwestii, bo wydaje mi się, że ona dosyć jest unikalna dalej. Jest unikalna i zdecydowanie jest szalenie ważna, jest nieodłączną częścią naszego festiwalu. Kurs muzyczny, głównie, głównym jakby założeniem tego kursu jest to, aby to nowe pokolenie artystów, to są często studenci albo absolwenci uczelni artystycznych z przeróżnych krajów, przyjeżdżają do Szczecina, mogli zetknąć się z bardzo profesjonalnym poziomem wykonywania muzyki. Czyli łączymy ich w grupy. Oni nie budują tutaj relacji na jeden na jeden, młody artysta, profesor, tylko właśnie w grupach czyli to są kwartety, kwintety, sekstety, oktety, jest nawet jeden zespół 12 wiolączel, są orkiestry i my komponujemy tak te zespoły, żeby każdy z tych młodych muzyków miał okazję dotknąć nowego obszaru y w swoim działaniu muzycznym, ale też wsłuchujemy się w ich głosy, bo czasami są prośby o jakieś, nie wiem, konkretne e, programy, czy o konkretnych profesorów, że ktoś chciałby otworzyć grupę na przykład z Jakowiczem, ktoś inny chciałby e, z Maestro Stabrawą, więc my też jakby e, no, staramy się spełniać oczekiwania również ty, tych młodych osób, to są już zawodowi muzycy tak naprawdę i stawiają te swoje pierwsze kroki w bardzo zawodowym świecie, więc o, taką tworzymy platformę, już nie jest to tylko kurs taki, że ktoś przyjeżdża na lekcję, tylko ktoś przyjeżdża współtworzyć tutaj de facto festiwal, grać bardzo poważne programy, ciągle się uczyć, ciągle się rozwijać i wnosić to jeszcze potem w swoje dalsze zawodowe życie. Wydaje mi się właśnie ten aspekt, że współtworzą festiwal, że to nie jest tylko lekcja, tylko faktycznie czynny udział tak. w tworzeniu czegoś, to jest bardzo. Ja bym mogła nawet powiedzieć, sprawa. że. że te wszystkie wydarzenia i programy się produkują w Szczecinie. Tak. <laughs> Może to nie jest ładnie <laughs> powiedziane, ale to tutaj się wszystko wydarzy. To tutaj wszyscy się spotkamy 27 kwietnia i... Dopiero zac wszystko zaczniemy tu przygotowywać, co przygotujemy, wypuszczamy na koncert. Znowu przygotowujemy, że jakby cała produkcja de facto tych wydarzeń się odbędzie w Szczecinie. Papryka, tak. tak. W momencie, kiedy jeszcze tylko dodam, jakby powstała idea stworzenia tego festiwalu i obok tego kursu muzycznego, to od razu przyświecało nam hasło Kurs nie z tego świata. Chodziło nam dokładnie o to, żeby stworzyć takie wydarzenie dla młodych artystów, młodych muzyków, którzy naprawdę... Bardzo profesjonalnie już wykonują swój zawód. Nie są absolutnie amaterami, przedstawicielami jakiejś pogubionej grupy osób, które nie wiedzą czego chcą w życiu. Nie Ech. ma tu przypadkowych nie osób, ma, po prostu jest ma. ścisła selekcja, nabór się odbywa na początku roku, także jest pełna kontrola nad tym kto do Szczecina przyjedzie. Jest naprawdę wybrane grono bardzo uzdolnionych młodych ludzi, którzy mogą tworzyć coś niezwykłego i nie tylko brać udział właśnie w tej wielkiej produkcji, fabryce koncertów, wydarzeń i jakby pracy tej wspólnej w kampusie. Tak kiedyś pięknie powiedział, że to jest kampus. Jeden z profesorów i rzeczywiście oni, oni się gromadzą w jednym miejscu, jak, jak taka akademicka społeczność wielka tego Szczecin Classic. Jak, jakby to jest pierwsza sprawa, ale dla nich też tworzymy specjalne wydarzenia, które często na kursach muzycznych nie mają miejsca. Oni też, nie wiem, mają naukę radzenia sobie ze stresem, jakieś specjalne ćwiczenia, spotkania, które mają rozwijać jako przyszłych artystów. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię związaną z kursem, to jakie wyzwania przed Wami z kolei stoją? Bo wydaje mi się, że to może być niełatwa niełatwa no, część. Zdecydowanie jest to najtrudniejsza, najtrudniejszy etap przygotowawczy naszego festiwalu, żeby spiąć kurs muzyczny i programy, i wszystkie zajęcia, lekcje i warsztaty w całość. Jest to bardzo trudne, ale przynosi to chyba największą satysfakcję na końcu, że udaje się to zrobić. I dobór programów też, i podzielenie wszystkich artystów w odpowiednie dobre dla niej grupy, podział profesorów też do tych grup, i, i wszelkie różne pomysły, się, które się pojawiają, pojawił się też pomysł oktetu altówkowego. To są takie smaczki, które. W takich codziennych warunkach nawet piątkowych koncertów w Filharmonii raczej nie mają miejsca, nie ma tam okletów altówkowych, a u nas są, więc jest to dla każdej ze stron w zasadzie coś niezwykłego i na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Tak, jeszcze mogę dodać, że to ogromne jest tutaj znaczenie gr dużej grupy wolontariuszy, która nas wspiera, którzy naprawdę tę wielką grupę kursantów potem pilnują, żeby oni w tych dobrych miejscach się znaleźli i absolutnie mieli wszystko, e, czego im trzeba. Także e, jeszcze nie zaczęliśmy, ale już mogę im podziękować za to zaangażowanie. <grym> Czy kursanci wracają przy kolejnych edycjach festiwalu? tak. Część wraca, pojawia się dużo nowych, część robi przerwy i wraca za jakiś czas, a część już odchodzi w dorosłe życie, bo już dostają pracę. Gdzieś tam w świecie, w orkiestrach i no, wraca wracają. w konkursach. Wraca w no. konkursach, też tak bywa. A może kiedyś wróci w postaci profesorów? Tego jeszcze nie wiemy. Ja to wszystko, wszystko przed wami. Zdecydowanie. Jeszcze myślę, że wiele edycji Festiwalu Szczecin Klasik przed nami, więc to się wszystko, wszystko okaże. Jeżeli chodzi o sam program, to w, w przypadku koncertów mamy jeszcze Szósty Zmysł, Synestezję, Synergię i wielki finał pod postacią Metamorfos w Filharmonii w Szczecinie. W, I co szczególnego w tych koncertach przed słuchaczami melomanami? Ach, jak wiele. No właśnie, bo to, ja tu przyglądałem program i no, myślę, że bogactwo kompozytorów, bogactwo wykonań, bogactwo solistów też jest olbrzymie w, tak. w przypadku tych koncertów. To jest tak naszpikowane tak wieloma różnymi rzeczami, każdy z koncertów, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ mamy grupę naszych mistrzów, to jest siedmioro znakomitych profesorów. Artystów, solistów, kameralistów i oni towarzyszą nam w zasadzie niemal na każdym z koncertów w różnych konfiguracjach. Pierwszy wspomniany koncert to jest zespół Rezydent, już o tym wspominaliśmy. Drugi z koncertów 29 kwietnia to jest kolei popis naszych gwiazd, czyli głównie są to profesorowie w, też w grupach kameralnych, przeróżnych od duetu po kwintet także to jest taki to jest ten show show off of, to, właśnie <laughs> także że kursanci nie tylko publiczność będą mieli okazję wysłuchać akurat to też się rzadko zdarzy, tyle wspaniałych osób na jednej scenie w jednym miejscu Jeśli się czyta biografię tych osób to tak, człowiek tak, sobie no. myśli że mamy możliwość dostania ich w takiej kameralnej formie to jest niebywałe to jest niebywałe tak, to jest. zdecydowanie tak po tym 1 maja i tu już włączamy pierwszą część naszych kursantów także jest to koncert głównie pod dyrekcją Wasko Wasilewa, ale też z towarzyszeniem innych profesorów jako solistów oraz pierwsze, bardzo poważne grupy kameralne naszych kursantów. Yy, I jeszcze też są różne konfigury, tam właśnie zdaje się, będzie to 12 wieloma, właśnie na, na tym koncercie, yy, jed, jedną z pozycji programowych. 2 maja ponownie to jest drugi blok programowy z kursantami i z profesorami. I ten koncert odbędzie się w Akademii Sztuki i tam wspomniany oktet yy, altówkowy. I koncert finałowy, gdzie jest już kulminacja naprawdę wszystkiego i wszystkich, gdzie wszyscy znajdą się na scenie. Nawet 23 instrumenty solo. Tak, tak. nawet ten utwór się znajdzie. Ja teraz y, przyznam się, że o tym utworze Baltic Nobis Orkiestra marzyła już od wielu, wielu lat, ale my nigdy nie mamy tylu członków, bo jest nas około zawsze 15 muzyków. Nigdy nie mieliśmy okazji, nie mieliśmy sposobności, a to jest takie dzieło, które. Proszę mi wierzyć, przez każdego instrumentalisty jest, jest dla każdego instrumentalisty smyczkowca dużym marzeniem, żeby je kiedyś wykonać. Także nie wiem, czy był kiedyś wykonany w Szczecinie, nie przypominam sobie. Także będzie to wielkie przeżycie, nie tylko dla publiczności, ale również dla nas wykonawców. No i już samo jakby tytuł to jest tak. też dla nas bardzo, to jest bardzo zmysłowy utwór, bardzo emocjonalny. On jest też bardzo aktualny, ponieważ to jest w ogóle dzieło kompozytora, który jest kojarzony z repertuarem. Takie mam wrażenie, bardzo rozrywkowym w historii muzyki. A jest to dzieło sentymentalne, jest to dzieło poruszające, emocjonalne, bardzo współczesne, przez to też że te czasy, w których my żyjemy, są tak. takie e, no, trudne. trudne. E, i Choć wymagające. o tym zapominamy bardzo szybko, niestety, ale. E, to aż tak dokładnie w takim a, przełomowym... niby zapominamy, ale wydaje a, mi ale się, jakby... że cały czas jednak rzeczywistość. Na... Potrafi Przypomina. boleśnie przypomnieć W każdym razie atrakcjami. dokładnie nawiązują do, do tego, w jakim miejscu się kompozytor znajdował, więc to jest wspaniałe. Ale ten finał będzie też określony no, takimi absolutnymi, No, no, no takimi no, hitami, hita, chciałam hita, powiedzieć To tak, tak. hity muszą z... być też. <laughs> w pierwszej części koncertu nie zabraknie Vivaldiego, będzie też może mniej znany koncert skrzypcowo-altówkowy Aterberga. Jak będzie również bardzo popisowy wirtuozowski koncert podwójny na skrzypce i kontrabas, też rzadko grywany, botes i także będzie przekrój epok y, artystów przeróżnych i, i też programów, i wszyscy, absolutnie wszyscy uczestnicy Szczecin Classic na tej scenie się tego wieczoru znajdą. Czy są jeszcze bilety na ten koncert? Na koncert finałowy. Jeszcze są bilety na pozostałe. Już można. Już niestety nie ma, ale jeszcze robimy zapisy na niektóre z dodatkowych wydarzeń. Za chwilkę o tym opowiemy. Zapomniałam tylko dodać, że na koncercie finałowym będzie również Stradivarius, który będzie towarzyszył i w pierwszej, i w drugiej części koncertu. Będzie można go us usłyszeć i w charakterze solo, ale też będzie częścią Metamorfos. To myślę, że jeżeli ktoś na ten czas nie ma planów na 3 maja, to zdecydowanie powinien zahaczyć w dzienniku czy w grafiku, że jestem wtedy w Filharmonii na Festiwalu Szczecin Classic. W tym momencie żegnamy się ze słuchaczami i słuchaczkami Radia Super FM, a na dalszy ciąg rozmowy zapraszamy na profile facebookowe Radia Super FM i Szczecinie.pl. Wracając do atrakcji towarzyszących, bo koncerty to nie jest wszystko. Mamy jeszcze maltówkę, tak, tak. która będzie się działała w różnych miejscach w Szczecinie. Mi się bardzo podoba ta idea tego koncertu ze słuchawkami. Mm -hmm. Dla w zasadzie osoby grającej i dla, i dla słuchacza albo, albo słuchaczki. Ja to mogę trochę więcej powiedzieć, bo miałyśmy <coughs> w poniedziałek konferencje prasowe. Przyjechała artystka, która będzie robić ten performance, i ona opowiadała na tej konferencji, więc ja teraz mogę to powtórzyć, że sama idea w jej głowie pojawiła się zaczerpnięta w zasadzie, inspirowana y, performansem Mariny Abramowicz, która zrobiła taki performance, Present of the Artist, kiedy się, to chyba bo nie wiem, czy to było w przestrzeni publicznej, ale chyba tak, siedziała i ten performance trwał, zdaje się, parę dni i przejmowała Pojedynczego gościa, nie wiem jak to nazwać, z którym po prostu spędzała czasy nie wiem, mogli to, sobie patrzeć w oczy, tak. nie, nie mogli się w ogóle odzywać, ale to prezent, czyli ta, to przebywanie, nie umiem tego powiedzieć, obecność. ta obecność e, e, w tym danym momencie z tą artystką, wy, wyzwalała w, w tych osobach, które zasiadały naprzeciwko, przy różne emocje, różną gamę emocji. Stąd ta inspiracja tego, tego pomysłu Basi e, Draskow. Więc ona przeniosła to w świat muzyki. I przy użyciu elektronicznego instrumentu, bo taki musi być, żeby można było podłączyć do niego słuchawki, ubiera no jedną sobie parę trudno słuchawek. Trudno wyobrazić faktyczny fortepian, tak. do którego podłączamy słuchawki. przestrzeni miejskiej. Tak, w przestrzeni Ubie. miejskiej, chociaż na pewno zwróciłoby to uwagę wielu osób. Na pewno. No ależ teraz są takie techniki, wszystko jest możliwe. Więc ona ubiera jedną parę słuchawek, osoba, która siada naprzeciwko niej, ubiera drugą parę słuchawek, i ona gra, wykonuje utwory. Tylko dla tego pojedynczego słuchacza. Taki performance trwał zatrzy około 3 minut. Bo jest zazwyczaj bardzo dużo kolejka, także on nie może trwać dłużej. I to, co powodują w ludziach, to już tylko Basia mogłaby opowiedzieć, ale opowiadała trochę na tej konferencji, że to jest tą, tak różne doznania od śmiechu do płaczu, do tego, że ktoś tego nie jest w stanie wytrzymać, musi odejść albo tej bliskości, tej bliskości albo ktoś wraca i znowu staje w kolejce. Jakby. Jeszcze mamy do tego muzykę, która przecież tak, no, bardzo intensywnie się, tak, wpływa to na to, co czujemy tak, wewnątrz. Tak. Więc. A to jest muzyka wyjątkowa, ponieważ to jest muzyka wyjątkowo utalentowanego kompozytora polskiego. Byskora. Mona Brzuski, y, który rzeczywiście tworzy y, muzykę no, taką bardzo Też emocjonalną. emocjonalną. Też ten zmysł. Idealnie się gdzieś tu pasuje tak, do takiego tak, przeżywania tak, we dwoje. Tak. I nawet przestrzeń miejska tutaj nie przeszkadza. I to nie przeszkadza. właśnie o to chodzi, że jak my pojawimy się z tym projektem w parku, w kaskadzie, tu i tam, to można zupełnie się wyłączyć ze świata zewnętrznego, że ktoś może, koło nas może chodzić, nie wiem, 100 osób i hałasować, a to nas w ogóle nie dotyka, bo my jesteśmy zamknięci jakby w tej kapsule i i czerpiemy z tego, co się dzieje. Tylko w tych naszych słuchawkach. I ten koncert się nazywa Silent Piano i będzie 27 i 28 tak. kwietnia w różnych miejscach, tak, między innymi tak. w Kaskadzie. Tak, tak między będziemy między... w różnych lokalizacjach. Kaskada to już jest świadomym wyborem, mianowicie centrum handlowe właśnie szumne, komercyjne, które wpędza w zupełnie inny stan emocjonalny zwykle. Stanie się takim no, sanktuarium muzyki na, na chwilę hmm. dla kogoś. I pojedziemy też na Stołczyn, daleko żeby... Ale z tą ostatnio domagał atencji. No to ma przy ma. różnych, przy różnych okazjach. Ma. Co prawda chodziło im bardziej o remonty, ale, ale muzyka dobrze przeszła. Będziemy no? i tam, będziemy nad rzeką, e, będziemy w centrum, także mam nadzieję, że każdy, kto będzie miał ochotę, e, z tej oferty skorzysta. skorzysta. Jeszcze w ramach malutówki mamy jogę dla zmysłów 1 maja i bajkową relaksację dla dzieci w technoparku Pomerania 2 maja, a zakończy to wszystko Music under the Moon. Też 2 maja na Patio w Posejdonie. Tak jest. Tak. I to z kolei projekt autorski Krzysia Baranowskiego, który z kolei też jest bardzo ulotną formą e, muzyczną, dlatego, że polega na improwizacji. Więc to się dzieje tylko i wyłącznie w tym danym momencie, w tej danej sekundzie, minucie, w tym określonym miejscu i się już nigdy nie powtórzy. I to też bardzo gorąco właśnie zapraszamy publiczność. E, cała koncepcja była, żeby ten koncert, to wydarzenie, ten performance odbył się pod gwiazdami. I dlatego patio w Posejton. Natomiast obawiamy się nieco o temperaturę powietrza, bo tak prognozy pokazują, że może być koło 10 stopni. Więc być może przeniesiemy go do środka, ale mam nadzieję, że ten charakter... Zobaczymy, tak. E, tak, e, tak, że uda nam się zachować e. ten, obecność tego patio zielonego, tej e. natury, e, przyrody bardzo blisko. W środku powinna również zadziałać. Będziemy oczywiście informować, ale raczej decyzja będzie taka, żeby to się odbyło w środku. E. Dlatego też zachęcamy wszystkich, którzy być może jeszcze się wahają w obawie o temperaturę. Się e, żeby, nie obawiali, żeby się i, nie obawiali. I można właśnie tak. jeszcze zapisać się na ten... Myślę, jest... że warto to trzymać kciuki właśnie, żeby nas ta pogoda w końcu zaskoczyła pozytywnie. No, no, ja nie. muszę przyznać, że każdy Szczecin klasik to są temperatury naprawdę bardzo wiosenne. W tym roku jest wyjątkowa okoliczność, bo pokazują wyjątkowo letnie. I ja uważam, że to jest zasługa jednej absolutnie osoby, która jest zawsze dla nas gwarancją pogody, mianowicie Wasko Wasilew. Nie przyjechał A. na ten festiwal nigdy. Z reguły odwiedza nas w wakacje i wtedy są największe upały i Wasko właśnie przyjedzie dlatego. i będzie 23-24 stopnie, na co, liczę, na co liczę. Myślę, że wszyscy słuchacze, słuchaczki podziękują za, 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 taką, za taką prognozę, bo wszyscy trzymają kciuki faktycznie za to, żeby można było skorzystać z tych dni wolnych. Tak, zostawmy już kwestie programowe. Na sam koniec porozmawiamy sobie może trochę o samej historii festiwalu, ale raczej pod kątem, co was nauczyły te minione lata? Jakie wyzwania was spotkały po drodze z tym festiwalem? I jakie ciekawe rzeczy się działy na tak zwanym backstage'u, które do dzisiaj z wami zostały? Ten festiwal jest. Jednym z tych projektów, które było chyba wielkim marzeniem wszystkich, którzy tworzą ten zespół i wydaje mi się, że naprawdę jest absolutnie flagowym projektem Orkiestry Baltic Neopolis. Wydaje mi się, że jest naszym największym szczęściem to, że możemy to robić w Szczecinie, bo jesteśmy obecni naprawdę w Polsce, w Europie, na świecie. I zawsze się szczycimy tymi e, projektami, natomiast to jest coś, co robimy w Szczecinie, dla Szczecina, przywozimy tutaj coś wspaniałego, ale tworzymy właśnie w samym Szczecinie wyjątkowy produkt e, Myślę, że nie ma też konkurencji w Zachodnio-Pomorskim za bardzo. Nie ma, ale to, to, jest, to, to, to nie ma znaczenia dla orkiestry, mm. która ma Szczecin w sercu, tak, w tak. takim no. sensie. I... My trochę też, przepraszam, że wejdę w słowo, straciliśmy mm, ciągłość taką koncertową w Szczecinie, zmieniły się bardzo warunki. Za czasów pandemii, potem ta nieszczęsna wojna, i to wszystko spowodowało, że te nasze cykle koncertowe, które miały miejsce przez wiele, wiele lat, zniknęły de facto. Więc to jest dla nas taka trochę rekompensata, i to jakby zastąpiło nam te cy cykle koncertowe, a cieszymy się z formuły, która skupia działania w jeden tak. tydzień, bo to jest bardzo dobry model. Tak. I ona jest wymagająca, bo jest tak. skondensowana. Mhm. Wiadomo, że to wymaga właśnie y, jakby dużych zabiegów, dużo dużych kawy. nakładów. Tak, dużo kawy. <laughs> y, natomiast ja nie wiem, czy bym mogła mówić o jakichś takich niesamowitych, wyjątkowych y, wyzwaniach w takim sensie, bo ten festiwal nam daje cudowne pole do popisu, kreatywności, y, jakby przekraczania granic nas samych, tego, co możemy zrobić, kogo możemy zaprosić, co jeszcze moglibyśmy zmienić. Same y, dyskusje co roku, o czym powinien być hmm. festiwal? My zaczynaliśmy od Szczecin Klasik, gramy w klasy i to było y, jakąś formą tak, zabawy, tak. a potem przechodziliśmy przez bardzo, y, bardzo różne tematy. Aż strach pomyśleć, co, co będzie, będzie w za przyszłym rok, ale roku. jak się to planujesz powoli. E, ale to jest wspaniałe. Na pewno cieszą te historie związane z ludźmi, którzy wracają nie tylko w postaci kursantów, ale profesorów, którzy hmm. tworzą naprawdę to z nami. A na co dzień są w tak światach wspaniałych, zaawansowanych i robią takie cudowne kariery, wydaje mi się, że to jest bezcenne. I że zostaje też w tej publiczności tutaj. I że kształtujemy w ogóle trochę ten gust muzyczny też dzięki temu, że ta muzyka pomimo tego, że to są naprawdę wspaniałe, poważne repertuary, to nie jest tam sobie muzyka grana, mm. e, ograna, e, ale ci ludzie wracają, chcą tego, uczą się czegoś i. To jest super. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych takich najważniejszych rzeczy, ta właśnie szczecińskość, a z drugiej strony ten prestiż tego festiwalu, który dotyka nie tylko organizatorów, ale uczestników bezpośrednio, ale też właśnie publiczność. To jest wspaniałe. Mnie tak. najbardziej cieszy fakt też, że ten konkurs na rezydencję zespołu tak się rozrasta, że tych zespołów się dużo zgłasza. Widzę ogromną potrzebę w tym naszym... Bardzo trudnym muzycznym świecie, szczególnie dla młodych zespołów kameralnych, które naprawdę nie mają swojego miejsca, nie mają sceny, na której mogliby się pokazać. Nigdzie się jakby nie, nie otwiera im tych drzwi, a tych zespołów jest coraz więcej. One niektóre osiągają e, wspaniałe rezultaty na przeróżnych konkursach, otrzymują nagrody, i to trzeba im trochę pomagać, więc to jest taka nasza misja, żeby otwierać się w tą stronę i, i też. To rzadko spotykane, żeby jakiś festiwal miał w ogóle taki program jak rezydencja, że może przyjąć jakiś zespół. Także to, z tego jesteśmy bardzo dumni, i chcemy zdecydowanie to rozwijać. Marzy nam się, żeby y, cały ten festiwal był taką trochę rezydencją, żeby artyści no, właśnie mieli tu rezydencję, przeróżni. Także będziemy na pewno do tego dążyć. A sam fakt też właśnie tych kursantów, o których Kasia powiedziała, to, że oni wracają, to, że jest ich coraz więcej. W tej chwili na naszym kursie są artyści z tak różnych krajów, że też ciężko w to uwierzyć, że nie wiem, mamy jedną osobę ze Stanów Zjednoczonych, jedną osobę z Korei, jedną z Rumunii, kilka osób z Niemiec. Jakby to są już takie wariacje różne europejskie, co też jest wspaniałe dla tych młodych artystów, którzy potem gdzieś te drogi ciągle im się krzyżują i potem to przynosi doskonałe rezultaty w przyszłości. Jedna z takich właśnie naszych kursantek, ona była na Szczecin klasik już dwa razy, dwa razy była na naszym kursie bliźniaczym w Portugalii i teraz zdecydowała, że spróbuje się dostać na takie studia podyplomowe do Berlina, no bo była tu, bo jest jakby gdzieś tu poznała się z profesorami, że więc tych Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie teraz przyjedzie tutaj studiować, więc to wszystko gdzieś ma sens, to wszystko się układa w jakąś piękną całość i... I to, że faktycznie ta grupa tych wspaniałych artystów znajduje czas, żeby tu do nas na tydzień przyjechać. Tydzień to jest bardzo dużo czasu dla takich osób, więc to jest no coś niesamowitego. Tak, można zagrać kilka koncertów w różnych miejscach na świecie. Tak, w, zdecydowanie. W tym, w, w tym czasie i w dzisiejszych możliwościach transportowych. Ale tu widzę, że macie misję taką dwutorową, bo z jednej strony faktycznie dbacie o młodych artystów, artystki, a z drugiej strony jednak popularyzujecie muzykę klasyczną i to od lat. Tak, tak i to pięknie w ogóle widać po naszych wypowiedziach. Kto się głównie jaką sferą no zajmuje. To jest wspaniałe. Emilia, po prostu bardzo, będąc sama muzykiem, zwraca uwagę na tę potrzebę i na ten deficyt, jaki jest. I jakby też mówimy bardzo wiele o tym kursie, ale on naprawdę jest wyjątkowy i to jest wspaniałe, że taką platformę się udaje budować od tak wielu lat i że ona też ewoluuje. I mam nadzieję, że, że to będzie. Jesteśmy jakby też otwarci właśnie tak. na, na zmiany, że. Tak. staramy się zawsze nadążyć za potrzebą, że to ta potrzeba jest najważniejsza, nie będziemy się upierać, że będziemy trwać przy jakimś modelu, bo tak chcemy. Absolutnie, cały model tego festiwalu jest wymyślony głównie z potrzeby rynku, że takiego modelu nie ma i trzeba takie stworzyć. Także, a to wychodzenie do publiczności, to robimy od 15 lat, a powiedziałabym nawet od 16 i to będzie zawsze dla nas priorytetem i zawsze myślą przewodnim naszych działań. Jesteśmy w stanie pojechać wszędzie, zagrać wcześnie, wszędzie, nawet do jakiejś małej wioski, gdzie będą trzy osoby. Jeżeli te trzy osoby będą chciały, to my to zrobimy. To wybrzmiało właśnie dzisiaj w programie, <noise> więc będziemy mogli Newsa napisać na ten temat. <głos> <głos> więc myślę, że dotrze do, do faktycznie wielu, wielu osób. A jakieś historie z Zakulis, takie które zostały z wami? No to no, tak, mi od razu przychodzi do głowy, to jak właśnie wasko, raz. Kurs, festiwal się odbywał w lipcu, lipcu, bo to było po pandemii, i było lato, i Wasko przyjechał, było gorąco, i mu gdzieś walizka zaginęła na tym lotnisku, i on w trafostacji kupił sobie taką koszulkę Aloha Szczecin, pomarańczową, i w niej grał, a wszystko było streamowane, bo nie było publiczności na gondoli, i tylko tą jego koszulkę widać pomarańczową, zakupioną w trafostacji. To tak pierwszy bardzo elegancki, koncentrowy stój. I to w, w, od razu było widać, a artysta. artysta tak, no artysta. Tak. no, jemu no wolno, i czy to no, nie była no, wizja idealna, no, była tak, no, no. jeszcze w takim miejscu. A Słuchaj. tak to nie wiem. No musiałabym pomyśleć. No nie wiem, że Manu poleciał do Londynu po po tego Stradivariusa Ryanerem i wracał Ryanerem do Goleniowa. Nie? I że tak, że nie, nie pomyślał, że on ma te, takim futerale, takim malutkim, taki instrument za 10 milionów euro do Ryanera. Podobnie jak pierwszym razem Stradivarius w no większej ilości jeszcze z, wtedy tak, ze Stanów tak, Zjednoczonych no. I, i, i podobnie jakaś w ogóle liczna grupa instrumentów pochowana w chińskich tak, futerałach tak, no za to 50 euro. Oczywiście na wszystko były dokumenty, a. A nie o to chodzi, tylko że sam fakt, jakby, że to by się wydawało, że to musieli muzynom tu jeszcze z konwojem jakimiś służby a gdzie, a, no gdzie ten, a gdzie ten instrument nocuje? No jak tą? No, na no w domu? No. Tak było, tak, tak że było, to, no. tak, tak. Jeżeli chodzi o szczecińską publiczność, to jakie macie obserwacje, jak się zmienia przez te lata Waszej pracy, przez lata organizowania festiwalu Szczecin Classic? Jak przyjmuje w ogóle Szczecin? Bardzo się bardzo, dobrze bardzo dobrze. Dobrze. Tak. Mamy bardzo dużą e, stałą część publiczności, naprawdę taką, że e, ja jestem z orkiestrą 10 lat i przez 10 lat widzę te osoby. To jest mm. nieprawdopodobne widzę, jak dzieci rosną. Dzieci, które zasypiały na koncertach w trafostacji jeszcze mm. kiedyś, teraz przychodzą i e, sobie spokojnie ich wysłuchują i na przykład mają rodzeństwo jeszcze małe, które tak śpi, jak one. Mm. E, coraz liczniejsza grupa bardzo młodych ludzi m, korzysta z koncertów, co nas cieszy, bo była duża dysproporcja właśnie seniorzy, i taka grupa mocno produkcyjna, bym powiedziała 40-50 to był ten trzon koncertów, a widzimy coraz więcej mm. młodych ludzi i to wspaniałe. No tak, bo my akurat w inkubatorze, tam, gdzie mamy siedzibę, m, robiliśmy dystrybucję tych tak zaproszeń na koncerty, także wszyscy do nas przychodzili, <laughs> więc mieliśmy też taki bezpośredni kontakt. Obserwowaliśmy i to właśnie jest trochę inna publiczność, niż która chodzi na co dzień do Filharmonii. To jest moja obserwacja, że a, ale to dobrze, dlatego że to znaczy, że ta publiczność jest różnorodna bardzo w Szczecinie. Nie każdy akurat może by się wybrał do Filharmonii, a ktoś by się wybrał na taki koncert, bo czuje, że tu może jest trochę łatwiejszy dostęp, bo może my jesteśmy bardziej dostępni. Mniejszy niż... dystans. Tak, mniejszy. No, dystans. także i to. To jest właśnie ta misja, czyli docierania do osób, które być może jeszcze tam by się nie wybrały, bo się nie czują gotowe, ale tu już się wybiorą, bo się czują z nami pewnie. A dzięki wam wybiorą się później, zrobią kolejny tak. krok, właśnie, tak. albo pojadą gdzieś dalej, mhm. zobaczyć, jak wygląda to w innych miastach, w innych filharmoniach, tak. w, innych w innych instytucjach. A kończąc dzisiejszą rozmowę, co po festiwalu Szczecin Classic? No po festiwalu Szczecin tak Classic. No to my jeszcze mamy wielkie plany na ten rok. No tak. Już 4 maja mamy plan. 4 maja już dzień po, po Uraniach. Ta. Fest startuje nowy festiwal. Ym... Z festiwalu z fe wchodzić. Festiwal tak, tak, tak. tylko on jest rozłożony tak. w czasie, więc to nas tak nie przygniecie od razu, bo on będzie trwał od 4 maja aż do końca września i tam będzie cykl wspaniałych koncertu po polskiej, po niemieckiej stronie. Nie będziemy teraz za dużo opowiadać, bo to główne tylko myśli yy, pokażemy. Potem jest letni festiwal Music West Fest. W tym roku to już będzie dziesiąta edycja. Także wybieramy się w region, będziemy podróżować, podróżować, skończymy wielkim finałem na Tolsi przejście z 2 sierpnia. Potem ruszamy prawie wszyscy do Portugalii, robimy szóstą edycję festiwalu Gimarańcz Classic, czyli naszego bliźniaczego festiwalu Szczecin Classic. I potem wracamy, wracamy i teraz News, o którym jeszcze nikt nie, nie wie, orkiestra prawdopodobnie, albo już powiem no, raczej bardzo prawdopodobnie, ale już nawet na 100%, jedzie na trasę koncertową, znowu do Azji, tym razem Hongkong i Wietnam. A potem wiele wskazuje na to, że jeszcze do Chin na miesiąc. Czyli pracowity rynek, pracowity. A zaczyna się to wszystko 27 kwietnia. Znaczy zaczęło się dla was wcześniej, bo. Tak, tak, e, ale tam, to, to od zdecydowanie odpalamy wrotki 27 tak. mocno, mocno. I już może w grudniu <noise> dopiero albo na początku stycznia trochę wyhamujemy. To cóż, no, pozostaje nam tylko zaprosić szczecińskich melomanów na festiwal Szczecin Classic. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Zapraszamy. zapraszamy serdecznie. Tak, zapraszamy serdecznie na festiwal Szczecin Classic. Moimi gościniami były dzisiaj Emilia goch salvador i Katarzyna Lament z Baltic Neopolis Orchestra.